uroczystą sumą odpustową w Małujowickim Sanktuarium rozpoczęto obchody tegorocznego odpustu pod wezwaniem świętego Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyło wielu pielgrzymów, którzy od rana przybywali do Małujowic. Widzę, że połowę prawie ludzi, twarzy jest obcych. Przed chwilą się dowiedziałem, że niektórzy z brzegu szli na piechotę, tu siedzieli przed chwilą i jest sporo osób spoza parafii. Jakiś może przyjaciół świętego Jakuba, ludzi tu z okolic, a poznałem też moich byłych parafian. Rozumiem, że właśnie ten kościół tutaj w Małujowicach, ten sanktuarium też jest dosyć ważnym miejscem. Tak, bo to jest, piątym sanktuarium w Polsce. Tamty rok został ustanowiony przez naszego arcybiskupa wrocławskiego Józefa Kupnego. Tamty rok była to rocznica. Nie może pana zabrać coś tutaj, rozumiem, tak? Proszę? Nie może pana zabrać coś. Oczywiście, no oczywiście, no. W tym dniu wierni mogli również uczestniczyć w zwiedzaniu kościoła oraz poznać historię oraz symbolikę fresków znajdujących się na murach świątyni. Kościół w Małujowicach jest miejscem wyjątkowym. Jest to największy w Polsce zespół średniowiecznych malowideł, to znaczy średniowiecznych polichromii. Wszystkie ściany tego kościoła, no za wyjątkiem takiego poziomu mniej więcej od poziomu posadzki do 2 metrów, nie są, są tylko zatynkowane, a cała reszta, prezbiterium, łuk tęczowy, nawa, tył nawy, strop, a nawet są takie miejsca w tej chwili niedostępne dla zwiedzających, bo nawet na strychu tego kościoła są to miejsca pokryte z niesamowitymi wręcz malowidłami pochodzącymi z różnych okresów średniowiecza. Odpustowi świętego Jakuba od paru lat towarzyszy festyn rodzinny, organizowany przez panią sołtys, radę sołecką i lokalnych społeczników. Część dalsza rozrywkowa. Poczęstunki, wyroby nasze ciasto jest wykonane przez nasze panie z Małujowic, które chętnie zawsze pomagają, jak co roku, i możemy się nimi dzielić. Fanty, gry i zabawy, będzie DJ Waldi, będzie zespół Bożenki i zespół Niespodzianka. Choć w niedzielę od rana padał deszcz w Małujowicach, pogoda mieszkańcom nie była straszna. Licznie przybyli na plac biesiadny, gdzie zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.